Magiczna moc masażu. Karolina Lewandowska. Od kilku tysięcy lat masaże mają właściwości pielęgnacyjne i uzdrawiające. Początkowo w Indiach i Chinach miały właściwości rytuału religijnego. Szczególnego znaczenia nabywają w antycznej Grecji i Rzymie, korzystali z nich cesarze i wodzowie, dlaczego więc nie poznać jego dobrodziejstw przygotowując się do jednego z najważniejszych dni w życiu, dnia ślubu? Jednym z najbardziej popularnych jest masaż kosmetyczny, który wykonuje się dla wygładzenia, ujędrnienia i uelastycznienia skóry. Dodajmy jeszcze, że masaż taki działa relaksująco i uspokajająco, pomagając w redukcji złego samopoczucia. W jego ramach wyróżnia się masaże o charakterze profilaktyczno-pielęgnacyjnym, najbardziej popularne, regenerujące, na przykład pozostawiających ślady przy przeżyciach psychicznych, oraz korekcyjne, na przykład likwidujące podwójny podbródek. Z reguły masaż kosmetyczny obejmuje twarz, szyję i dekolt, czyli te części ciała, które są naszą wizytówką. To przede wszystkim na nie zwracamy uwagę spoglądając na osobę. Muszą więc wyglądać pięknie i młodo. Nie jest jednak łatwo zawsze wyglądać świeżo i wyjątkowo, gdyż to właśnie twarz jest odbiciem naszych uczuć, a mięśnie mimiczne narażone są codziennie na zmiany. Wrażliwa skóra twarzy, którą chcemy pokazać na uroczystości, wymaga więc często wsparcia nie tylko kosmetyczki, ale i masażysty. Masaż twarzy jest jednym z najbardziej wymagających zabiegów, które można wykonać zarówno w celach leczniczych, relaksacyjnych, ale przede wszystkim kosmetyczno-pielęgnacyjnych. Jest wiele jego rodzajów, zarówno nowych, silnie promowanych, jak i tradycyjnych, które na stałe zagościły w ofercie gabinetów. Wiele z nich proponuje specjalne, autorskie programy masowania, będące efektem wielu lat pracy i obserwacji potrzeb klientek. Twarz to także przewodnik po aktywnych punktach energetycznych wykorzystywanych w akupresurze, refleksoterapii, masażu chińskim oraz w ajurwedzie, gdzie masaż twarzy stanowi ważny element pracy z ciałem i emocjami. Podobnie jak z hinduskim masażem głowy oraz japońskim shiatsu. Generalnie masaż kosmetyczny robi się przed oczyszczaniem skóry, ale nie zawsze te zabiegi muszą się łączyć. Kosmetyczka najpierw powinna rozpoznać typ skóry i dostosować do niego metody masowania, dbać, aby masaż nie przekraczał okolic oczodołów, a używane kosmetyki nie podrażniły oczu. Nasza twarz powinna być masowana około 20 minut, maksymalnie pół godziny. W zależności od szkoły masażu można spotkać metody rozpoczynania go od dekoltu i szyi, a kończeniu na twarzy. Oczywiście wskazane jest stosowanie kosmetyków przeznaczonych specjalnie do masażu, np. z wyciągiem zarniki czy też odżywcze regenerujących ze specjalnie dobranymi substancjami aktywnymi. Gabinety oferują często jako dodatek relaksacyjny muzykę oraz aromatoterapię. Czasami możemy przynieść swoją ulubioną muzykę i poprosić o jej włączenie, z reguły jednak słuchamy dźwięków proponowanych w miejscu odbywania się zabiegu. Masaż z aromatoterapią polega z kolei na zastosowaniu mieszaniny olejków. Aby uzyskać pożądany efekt potrzebna jest seria z reguły 10 zabiegów, warto więc umówić się z wyprzedzeniem, mając na uwadze datę ślubu. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie.